nie jest zbyt ciepło. Ale chociaż słońce świeci, nie? Chociaż tyle. Witam się z wami, no z takiej górki. W sumie, jeśli ktoś ogląda mój kanał, to chyba zauważył, że pierwszy raz się dopiero witam. Jeszcze chyba na ani jednym filmiku się nie witałem. I z góry mówię, to nie jest motovlog. A dlaczego? No to wytłumaczę to później. Póki co jedziemy zobaczyć, co tam jest. Chyba że przyjadę tu, może na jakieś zdjęcia. Musiałbym o tym pomyśleć. To może nie być taki zły pomysł. To się okaże. Dobra, to jest bez sensu. Bez sensu to jest, nic tu nie ma. Do Simpsona i na miasto. Nie ma co tu siedzieć. To niezły pilot. Ciekawe co tutaj jest. Chociaż może lepiej nie. No i dobra. To chciałem powiedzieć. Już pewnie zauważyliście, że te filmy na moim kanale nie pojawiają się zbyt często. Pojawiają się wtedy, kiedy coś tam złożę, kiedy będę miał chwilę czasu, kiedy mi się będzie nudzić, kiedy będę miał wenę, to coś tam złożę i od razu wtedy na was wrzucę. Trochę chciałbym to zmienić. To, co teraz słyszycie, to może być do tego takie pierwsze kroki. Ale nie wiem, czy to się wam spodoba, bo no trochę też mi musicie pomóc. Bo tu nie chodzi, żebym sobie gadał o jakichś głupotach, bo musicie mi dać ten znać w komentarzach, co by was interesowało. Jakie mielibyście pytania, może, nie wiem, tematy do pogadania. Albo przygotuję żarty. O, to na pewno będzie świetny pomysł. Przygotuję pełno sucharów, będę miał gdzieś tu napisane i będę wam opowiadał. To jest idealny pomysł. A to jest kwestia do przemyślenia, do zastanowienia się. Może do zrealizowania. Jakość tych filmów. Dużo osób może na to nie zwraca uwagi. Lecz mnie jako twórcę, może tak powiem twórcę, nie. Mnie jako kogoś, kto wrzuca filmy na YouTube'a, który siedzi nad tym, trochę się stara, mnie to denerwuje, jak te filmy wyglądają. Ja wiem, że to jest prawdopodobnie spowodowane tym, że tych subów tutaj nie ma jakoś strasznie dużo. Ale mimo wszystko chciałbym to
poprawić. Więc teraz eksperymentalnie ten film nie ma żadnych filtrów, żadnych, kompletnie żadnych filtrów, bo zawsze wrzucam dość sporo, wrzucam tam kontrast, wrzucam je nasycenie, wrzucam no trochę tych rzeczy wrzucam. Ten film nie ma żadnych filtrów, żadnych ulepszaczy, żadnych modyfikacji, nic. Jak nagrałem z GoPro, tak jest. To będzie dobry test, żeby sprawdzić, czy to jest... to jest dobry test, żeby sprawdzić, czy one lepiej wyglądają, czy gorzej. To już pewnie widzicie. No, większość osób pewnie nie zauważy nawet różnicy, ale... różnica jest, uwierzcie mi. Naprawdę różnica jest. Jakiś czas temu też była zmiana nazwy kanału. Było usunięte dużo filmów z tego kanału. Całe zmieniłem nazwę na Purple Simpson, na Purple Simpson, z tego powodu, że musi się to kojarzyć z Simpsonem. Jednak ten kanał jest przeznaczony na Simpsona. I musi się nazwa też z tym kojarzyć. Wcześniejsza nazwa nie kojarzyła się w ogóle. Wcześniejsza nazwa była taka neutralna, bo były na tym kanale też filmy niezwiązane z Simpsonem, dlatego też była nazwa neutralna. Teraz otworzyłem tam nowy kanał, bo wrzucałem na ten kanał te filmy, no które zniknęły stąd. Powoli też będę wrzucał kolejne filmy, no bo jednak lubię takie rzeczy kręcić. Link do tego kanału oczywiście wrzucam wam w opis. Nic się tam kompletnie nie dzieje, ale to nic nie szkodzi, bo taki kanał też działa dobrze jako taki zapis w tych wideo, jako taka chmura, teoretycznie. No, w każdym razie, nazwa się zmieniła, Purple Simpson mi się podoba, tak też zostanie. Nic więcej nie chciałem mówić, ten film jest taki... taki luźny, żeby zobaczyć, co to z tego wyjdzie. Bo to też, kurde, jednak pierwszy raz takie coś kombinuję. Może wam się spodoba. To będę robił więcej takiego typu filmów. Tylko musicie podpowiadać mi tematy, musicie mi podpowiadać w komentarzach rzeczy, które byście chcieli, na które byście chcieli posłuchać, tematy, na które mógłbym coś tam powiedzieć, rozwinąć się, tak? A, i miałem wytłumaczyć, dlaczego to nie jest motovlog. To nie jest motovlog z bardzo prostej przyczyny, z bardzo prostego względu. To, co widzicie, to ja teraz sobie jadę. A mój głos był nagrywany osobno. Pewnie większość się już domyśliła. Chociaż nie wiem, bo teraz jak siedzę i nagrywam, to się zastanawiam, czy zmieniać tą jakość mikrofonu, czy nie. Ale chyba zmienię, żeby to tak udawało, jakbym jechał i gadał. Wiadomo, że to wystarczy popatrzeć i człowiek już wie, że to nie jest to. Musicie mi dać też znać w komentarzach, czy chcecie, żebym przerabiał ten dźwięk na taki niby udawany, jakbym jechał i coś mówił. Czy po prostu mam wrzucać taki czysty, nawet go jeszcze podkręcę, bo mogę go delikatnie podkręcić. Musicie mi dać znać. Ja tam oczywiście zrobię swoje, ale zwrócę też bardzo dużą uwagę na to, co wy byście chcieli. Także dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, jak wam się taki film podobał. A więc trzymajcie się i na razie.